zobaczycie cię. Z racji tego, że to nasz pierwszy materiał na YouTube, to chcieliśmy się w czymś przysłużyć w społeczności na Diumarze. Ja się nazywam Pasierb, a ze mną jest Pasierb. Tak, jesteś wybiaczmi. Chodzi o to, żeby wybijać boty w żółtych. Wchodzimy na obszar tam M2, na koniach, jak król, a nie tam jakieś bezkrólewie. Tak, dokładnie. No i pio. No i wio, zobaczymy się dopiero wtedy, kiedy coś znajdziemy. Daj mi też uderzyć. O kurwa! Co za kurwa? Wygląda na bota. Co jest kurwy syna? Ej, bocie! Czekaj na nas! Chcemy się tylko zajebać. Nie mamy złych intencji. Uwaga, 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 uwaga. Fuck! Źle! Fuck! I myk! A tak! Fryj dalej. Dalej. Jeden bot już zabity. Naprawdę wyglądał jak bot. Gdzie to kurwa mogą boty expić? W ogóle nawet nie wiem. O, metin jest. W zabijaniu botów dobrze jest sobie zrobić przerwę na jakiś 2-5 level metin. Jakby boty biły metin, to by było jeszcze lepiej 2-1. Gdyby boty biły metin, to oznaczałoby, że nie ma Boga już na świecie. Ale bieda. Matko Boska, obydwa KPZ-a. Myk na ziemię, żeby koledzy nie widzieli, że mam to w ekwipunku. W ogóle latamy tutaj w misi, którzy zają. Powie bot taki sobie w myśli, w duchu. Kurwa, ale rzuci moją fajną mapę. A ten bot, co o nim wspominałem, to sobie pomyśli, co on mi może zrobić? Jak skoro nie ma misji i nawet +1, to nie ma nawet programu do nagrywania. A myk, kurwa, gwiazdy YouTube'a. Oscara YouTube'a za największą prawilność. Wodny wachlarz, wio 12 ita. Niestety tylko 0. Nic mi blisko. Ale tylko o 12 mniej. Patrz, żadnych botów? Dobra, nie chcę mi się nawet strzelać z konia. Właśnie, popatrz. Powinni nam rzucić, jako z tego, że my prawidłnie im tępimy botów, powinni nam zapewnić jakiegoś przewodnika z urzędu po tej mapie. Zgubiłem cię, jesteś. No dobrze idziemy, bo jedziemy po całej mapie w kółko, kurwa. Wiesz, ile zwira? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Chciałem sprawdzić, czy zwracasz uwagę na taką biedę. Zdałeś egzamin na mojego kolegę. No, wiem. Chodź, tu chodź, tu chodź. Nie wierzę do miasta, macie, nie w ścianę. Mój wojek po prostu zapomniał, że nie mam włączonego wallhacka, czy tam jakieś inne gówno. O, jest bot. Jest. To wygląda jak bot. Patrz, bierze całą grupkę na 23 levelu. To niemożliwe, że to jest normalny gracz. Oczywiście, że nie. Tak jest. Kolejny sukces grupy uderzeniowej Pasier. Zobaczymy, czy ma wbudowanie stawanie. Ma wbudowane! Co za typ? Co za typ wymyślił ten typ bota? Ale nie ma wbudowanego uciekania. Nie, przed nami się nikt nie ucieknie. Ten co robił jakiś tam kamer, sramer, miał popełnił jeden błąd. Nie wziął nas na beta testy. Ten bot został pokonany. Jedziemy dalej. Wiesz co, H6 nie wygląda na zbyt przeludnioną botami izbę. Ja tu bym się na jakieś H2 rozglądnął. To co, zmieniamy. Jeszcze zobaczymy, czy tu nie ma jakiegoś... O, hej. Już byśmy popełnili kategoryczny błąd. Myk, 29 bot. Tak jest, kosa bojowa jak u rasowego bota. Pamiętajcie, zasada numer 1 bocenia. Każdy bot ma broń dwuręczną. Kto kurwa z broni dwuręcznej w M2 bije? Boty. Jemu się to gówno świeci? Co bocie, ile dałeś na Allegro za tą kosę? 20? 30 zł? Dobra, ten bot jest chyba jest AFK. Misja udana. Sektor clear. Roger that. Nie patrzcie na moje pasy. Niektórzy mają taką zasadę, że grają tylko na jednym K. Kapitan. O Boże, na przykład nie my. O, metin. Ojoj. Wygląda na to, że tutaj okolica jest czysta, ale nie do końca. Metin zanieczyszcza tą okolicę. No niestety, no trzeba coś z tym zrobić, tak. No przykro mi. Przykro mi. Musimy pomóc żółtym, ponieważ sami nie pojawią sobie z taką ilością metinów. Tak. Chodzi o to, że wiesz, na respi tyle metinów. Tak. Ludzie mają słabe kompy, bo w to grają głównie ludzie ze słabymi kompami. Nie będą mogli poruszać się po M2, bo tyle będzie metinów. No przykro mi naprawdę. A ponieważ jesteśmy fair i chcemy, żeby każdy miał równe szanse. Tak jest. O to chodzi. Na M2, M1 każdy musi mieć jak największą pomoc od innych królestw. Tak. Dopiero jak wyjdą na orki, to już mam wpierdol. Ale do tego czasu my im wybijamy boty, wyrespiamy im metiny. Nie musicie się martwić, panie i panowie. Jest druga kurwa w nocy.
Rano wstaniecie, będziecie mieli wszystko jak na dłoni. To nic nie zarobi. Bo nie odpychanie. Patrz, buf! Nie! Koniec! Bufy! Bufy! Boty mają bufy! I to jeszcze bufy ze skowytem na M. To już jest w ogóle przegięcie. To już jest skandal najwyższej jakości. W ogóle padam od skowytu na M.